kochani, właśnie odbieram bagaż i słuchajcie, już myślałam, że mnie nie wpuszczą do tego kraju. Facet zadał mi milion pytań i musiałam niestety troszeczkę naściemniać, bo nie jestem niestety idealną osobą, która odwiedza USA z moim... z tym, czym się zajmuję. Odbieram bagaż i jedziemy, słuchajcie. W imię zasady mniej znaczy więcej, przyjechałam z gigantem i jeszcze z małą walizką i do tego jeszcze torba płócienna, kochani, 5 tygodni przed nami, a oto Ameryka. No to teraz słuchajcie, zamawiam sobie taksę z moim telefonem, z zasięgiem tutaj, miejmy nadzieję, że dojadę. Jeju, zobaczcie jak to jest pięknie. Czekam na Martę, słuchajcie, to ja, zmęczony człowiek, po 1000 po prostu latach podróży dotarłam do San Francisco. I nagle zrobiła się jasność. Dzień dobry, kochani, z San Francisco. Jest ze mną kawka z dripa, z mlekiem Oatly. Jest cudownie. Kochani, przyszłam pierwszego dnia do Muzeum Dayan, ponieważ w pierwszy poniedziałek, pierwszy wtorek miesiąca jest darmowe wejście. To jest Muzeum Sztuki z niesamowitymi kolekcjami i tu jest dużo wystaw poświęconych San Francisco, także dowiedziałam się bardzo ciekawych rzeczy. Jestem tu w ogóle ze współlokatorem Marty, którą tutaj odwiedzam. Także fajnie, mam towarzystwo, jest przepiękny dzień, zaraz z tym dochodzimy. Bo po prostu szkoda dnia, ale jest super. Słuchajcie, po raz pierwszy wyszłam z domu sama, bo wcześniej był ze mną współlokator Marty, mówiłam wam to chyba, i mam gotówkę, żeby zapłacić za tramwaj. Jest tak przepięknie, słuchajcie, jest tak słonecznie i są tak urocze budynki wokół mnie, że no naprawdę rozwiera mnie szczęście i znacie mnie, jestem trochę introwertyczna momentami i się cieszę w sumie, że jestem teraz sama i trochę sobie poeksploruję, bo mam jeszcze dwa darmowe muzea z okazji pierwszego wtorku miesiąca, także jest intensywnie. Przy okazji, Boże, pięknie. Zobaczcie. What? Przy okazji muszę kupić sobie internet na telefon, pocztówki i adapter. Postanowiłam uwierzyć ten moment, kiedy kroczę sobie po raz pierwszy w centrum i naprawdę, słuchajcie, nie mam słów. Po prostu jest ekstra, nie noszę słuchawek i nauczam się każdą chwilą i widoki są cudowne. Widzieliście ten widok, no po prostu znowu właśnie współlokator Marty zabrał mnie, po prostu podrzucił mnie tutaj do miasta i po drodze tam zajechaliśmy. Właśnie wchodzę do parku pod taką górę, że naprawdę żadna babcia by sobie nie dała rady, nie ubliżając babciom, ale jest po prostu przecudownie, a miało być brzydko, rano było pochmurno, a tu proszę, pogoda dla mnie jak zawsze piękna. Powiem wam, że cieszę się, że mam ze sobą lunch, bo wchodzę i wchodzę i końca nie widać. I naszym oczom ukazał się widok za milion dolarów, proszę państwa. A to się nazywa, słuchajcie, lunch życia. To
miasto jest tak przepiękne. Nie wiem, czy widzicie te cudowne budynki. Ja spędziłam sobie godzinę przerabiając zdjęcia, ale z cudownym widokiem. A teraz lecę po chlebek do cudownej piekarni. I możliwe, że pójdę sobie też na kawę, bo chciałam tylko pracować, ale to miasto mnie tak rozprasza. Słuchajcie, kupiłam pyszne chlebki. Śmieję się sama do siebie, że w końcu jest pogoda do mojego feedu, czyli wszystko białe. Ale kochani, przyszłam do muzeum, gdzie byłam wczoraj, żeby skorzystać z łazienki. Takie tam turystyczne życie. Dzień dobry, przyjechałam sobie, słuchajcie, znowu do downtown, żeby zobaczyć wysokie budynki, bo dzisiaj idziemy do muzeum z Martą. Otwarta jest dłużej otwarta, Marta jest członkiem. I słuchajcie, całe Union Square jest zamknięte, bo montują choinkę, także już niedługo, jak wrócę do San Francisco za parę tygodni, bo stąd odlatuję, to będę mogła jej podziwiać, znaczy ją, tę choinkę. A wokół mnie cudowne budynki wielkiego miasta. Patrzcie, to jest coś. Uwaga, uwaga. Taki tam budynek. A nie, sorry. Jeszcze. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. What? San Francisco zupełnie nie jest znane z uwagi na swoje downtown, czyli centrum, ale ja po prostu kocham miasta i zrozumiałam, że to jest dokładnie ten klimat, który najbardziej mnie przyciąga i jestem totalnie zauroczona. Oczywiście wyszło też słońce specjalnie dla mnie. Trochę jest dziwne, więc założyłam szalik i słuchajcie, idę nad wodę i wyładowuję mi się aparat. Cześć kochani, muszę odwiedzić Martę w pracy. A to znaczy, że jestem pod wejściem do siedziby głównej Old Navy, czyli największego retailera moldowego w Stanach. Hashtag fast fashion. Widoczność po prostu pierwsza klasa. No kochani, tutaj mniej więcej powinien być nasz most, także Golden Gate. Dostrzegłam w oddali, aż wam przybliżę, bo to moje podekscytowanie, widzicie to, widzicie to? Ale jazda, normalnie jakby ktoś to Photoshopem wrzucił. Nie wiem, czy pamiętacie, kurczę, nie wiem, czy w ogóle vlogowałam wtedy, ale pamiętam, jak jechaliśmy z rodzinką parę lat temu do Paryża i jechaliśmy autostradą i robiliśmy zawody, kto pierwszy zobaczy wieżę Eiffla w oddali. Ja się teraz tak czuję z tym, że jestem jedyną osobą, która startuje w konkursie i widzę go, ale ja, czy to widzisz to, Marta? To widzisz?
Witam Was w Dolinie Burżuazji. Takie domy tutaj są. Pogadam do Was teraz, dlatego że zaraz będziemy w takich emocjach. Słuchajcie, idziemy na spotkanie, o którym w ogóle marzyłeś, znaczy ja marzyłam, bo Marta kiedyś była, na spotkanie z Lacey Phillips, o której parę razy Wam opowiadałam. I jestem tak przeszczęśliwa i czuję, że tam będę się wstydzić, żeby tak gadać, więc teraz korzystam z okazji. Jest przecudowny wieczór i mieliśmy cudowny dzień, wspaniałe widoki, tak na sportowo, na luzie, a teraz idziemy robić girl boss stuff. Nie no, jest ekstra, jest wspaniale. Kocham. Najlepszy host. Barbecue, ale chciałam zobaczyć tutaj w okolicy oczywiście słynny uniwersytet i właśnie mieliśmy najwspanialszą przejażdżkę Uberem z kobietą, która do nas śpiewała. Nic do Was nie nagrałam, po prostu staram się korzystać z tej wyjątkowej chwili, także zabieram Was teraz na uniwersytet i wszyscy się do mnie kapią, więc padam. Welcome to my uni. No słuchajcie, idziemy zaraz na barbecue i mamy tutaj kwiatki i winko. A teraz wchodzimy do budynku Uniwersytetu w Berkeley i udajemy, że jesteśmy studentami. Tamten pan jest w twoim świecie ewidentnie. Wracamy właśnie z cudownego barbecue. Muszę się jeszcze odezwać z domu, bo to jest koniec vloga. Ale było cudownie i żałuję, że nie pokazałam Wam tego domku. Masz cudownych znajomych.